Mieliśmy wczoraj listę najgorszych filmów, dziś prezentuję najlepsze. Najlepszym filmem roku 2017 nazwałem Atomic Blonde. Dziś czas na rok 2018. Czarne Bractwo. Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs. Bardzo mądra opowieść z dużą dawką humoru. Miejsce 10, ponieważ film jest bardzo zero-jedynkowy, są ci dobrzy, czyli czarni, i ci źli, czyli biali. Mimo wszystko trzeba przyznać, że historia czarnego i Żyda w szeregach Ku Klux Klanu to pomysłowy strzał w dziesiątkę. Mamma Mia, Here We Go Again, amerykański film w reżyserii Ola Parkera, będący kontynuacją ekranizacji musicalu Mamma Mia z 2008 roku, którego fabuła opiera się na piosenkach szwedzkiego zespołu ABBA. Ogólnie Mamma Mia to taki wielki krok w historii światowego musicalu, więc część druga jest jak najbardziej na miejscu. Jeśli chodzi o fabułę, to Sophie przygotowuje się do uroczystego otwarcia hotelu na greckiej wyspie ku czci swojej matki Donny, która zmarła rok wcześniej. W trakcie przygotowań wspomina historię młodości matki, okoliczności jej poznania z Samem, Harrym i Billem, spośród których jeden z nich jest ojcem Sophie. Po otwarciu hotelu Sophie dowiaduje się, że jest w ciąży. Na otwarcie przybywa niezaproszona babcia dziewczyny Ruby. Takie rodzinne perypetie, ale forma, w jakiej powstał Mamma Mia, to mistrzostwo, więc zasłużone miejsce. A często się zdarza, że kontynuacje hitów to nie wypały. Tutaj jest inaczej. W obsadzie Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep i Alexa Davis. Halloween. Ostateczna konfrontacja Laurie Strode z Michaelem Myersem, zamaskowanym prześladowcą, przed którym uciekała 40 lat wcześniej. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest najlepszy film 2018 roku. To nie jest najlepszy slasher. To nawet nie jest najlepszy film z serii Halloween, ale biorąc pod uwagę, jak teraz psuje się klasyki, a przywołać można tutaj To albo Koszmar z ulicy Wiązów, to należy się ukłon w stronę twórców, że nie zawalili tego filmu. Ponadto produkcją zajęły się Miramax, odpowiedzialny za Pulp Fiction, i Blumhouse, znany z Paranormal Activity, czyli to się po prostu nie mogło nie udać. Disaster Artist, amerykański komediodramat z 2017 roku w reżyserii Jamesa Franco na podstawie książki Grega Sestero pod tym samym tytułem. Film opowiada o historii powstawania filmu The Room, stworzonego przez Tommy'ego Wiseau. Tak, film jest 2017 roku, ale do Polski trafił dopiero 9 lutego 2018 roku. Historia spotkania i wczesnej przyjaźni Tommy'ego Wiseau oraz Grega Sestero, aktorów kultowego The Room, który został krzyknięty najgorszym filmem świata. Dużo humoru i chyba największą frajdę sprawiają scenki znane z The Room odgrywane na nowo. A jeszcze ciekawe jest, gdy ukazuje się to zza kulis. Naprawdę kawał niezłej roboty. Oglądało się to bardzo przyjemnie. Siedem uczuć. Adaś Miałczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy miał spory problem z nazywaniem towarzyszących mu emocji. Film mistrza polskiej komedii Marka Koterskiego. Film bardzo temperamentny, odważny i pomysłowy. Ten sam pomysł, żeby była retrospekcja czasów dzieciństwa przez pryzmat osoby dorosłej, która widzi kolegów i koleżanki w dorosły sposób. Świetne. Dodatkowo Adaś Miałczyński, czyli jedna z ikon polskiego kina. Klimax. Klimax to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o grupie tancerzy, którzy w pewną zimową noc spotykają się w opuszczonej szkole na odludziu. Taneczna próba w rytm przebojów takich grup jak Daft Punk, Apex Twin i Soft Cell szybko zmienia się w pełną napięcia imprezę. Gdy wychodzi na jaw, że domowej roboty Sangriel ktoś doprawił narkotykami, dzika zabawa w zamkniętym budynku przeradza się w ekstremalną, psychodeliczną podróż. Klimat, jaki został stworzony w tej produkcji, to majstersztyk. Wizualne arcydzieło, więc polecam. Zimna wojna.
Polski film dramatyczny z 2018 roku w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Premiera filmu odbyła się podczas 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w 2018 roku przy niemal jednoznacznie pozytywnym odbiorze krytyki filmowej. Paweł Pawlikowski został uhonorowany Złotą Palmą za reżyserię. Film zdobył nagrodę Złote Lwy w 2018 roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 24 września 2018 roku Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował, że Polska Komisja Oscarowa pod przewodnictwem Jana Kaczmarka wytypowała Zimną Wojnę jako polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. W grudniu 2018 roku film otrzymał Europejską Nagrodę Filmową w kategorii Najlepszy Europejski Film. Akcja filmu toczy się w latach 40., 50. i 60. XX wieku na terenie Polski, Jugosławii, Berlina i Paryża. Jest to historia wielkiej, trudnej miłości dwojga ludzi, młodej tancerki Zuli oraz pianisty Wiktora. Oboje z jednej strony nie zawsze potrafią się ze sobą porozumieć, z drugiej zaś nie mogą bez siebie żyć. Pitbull, ostatni pies. Polski film sensacyjny w reżyserii Władysława Pasikowskiego, którego premiera odbyła się 15 marca 2018 roku. Film jest ostatnią częścią serii Pitbull. Po śmierci Soczka policjanci z warszawskiej komendy rozpoczynają śledztwo. Na wezwanie komendanta do stolicy przybywają Nielad, zwany Quantico, Metal oraz Despero, którzy mają za zadanie powstrzymać gangi walczące między sobą o miasto. Najlepszy film serii Pitbull. A czemu najlepszy? Bo nie zrobił go Vega. Reżyserem jest mistrz polskich filmów sensacyjnych Władysław Pasikowski w rolach głównych Dorociński, Strofiński, Mochr, Pazura i Doda, a Boguś Lindau bija się u Wegi. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Tak, film z 2017 roku, ale polska premiera miała miejsce 2 lutego 2018 roku. Samotna matka, która straciła córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe i umieszcza na nich prowokujący przekaz. W obsadzie psychopatyczny Sam Rockwell i Woody Harrelson. Arcydzieło współczesnej kinematografii. Claire. Polski fabularny film obyczajowy z 2018 roku w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego na podstawie scenariusza napisanego przez reżysera oraz Wojciecha Rzechaka. Aby pokazać instytucję Kościoła katolickiego od środka, w filmie pokazano wydarzenia w kurii w skromnej wiejskiej parafii oraz w parafii znajdującej się w średniej wielkości mieście. Duże kontrowersje ta produkcja wzbudziła i według mnie niesłusznie, gdyż jak dla mnie w żaden sposób film ten nie dotyka katolików, ale uderza w władzę, ale nie w aktualną władzę, ale ogólnie w władzę, że władza broni własnych wartości i broni przestępców, aby się wybielić. Co do księży, to w filmie są zarówno dobrzy księża, jak i ci źli. Także myślę, że nie powinno to budzić aż takich kontrowersji. Mało tego, uważam, że ten film jest bardzo ważny i pokazuje prawdę, jak wygląda współczesny świat, nie tylko w kościele, ale ogólnie, jak wielkie problemy mamy z otaczającym nas światem, firmami, instytucjami i wszelkimi organizacjami oraz ludźmi, którzy nami rządzą. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, zostawcie łapkę w górę oraz zapraszam Was na kanał Światowa Historia, który od niedawna działa, oraz Inwigilator, który chwilowo stopuje, ale obiecuję, że lada moment wróci. Cześć!